Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Demony Diaz i zapraszam na premierowy odcinek z gry Rise of the Ronin i od razu chciałbym powiedzieć też, że będzie to pełna seria Zagrajmy. To oznacza, że pokażę wam po prostu na kanale całego Ronina, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił suba, no to zachęcam, żeby zasubskrybować kanał, żebyście byli na bieżąco, wtedy żadnego odcinka nie przeoczycie. No i również będę wdzięczny za każdego lajka pod tym premierowym odcinkiem, to będzie naprawdę z dużą korzyścią dla rozwoju mojego kanału, z góry dziękuję oczywiście. Słuchajcie, Rise of the Ronin, tak mega krótko tylko powiem, no to jest oczywiście najnowsza gra naszych ulubionych twórców tutaj na kanale, czyli takich gier jak Nioh, Nioh 2, do tego Wolong Fallen Dynasty. No generalnie są to takie akurat gry, po których w Roninie myślę, że możemy spodziewać się naprawdę dobrego, wymagającego, ale cholernie satysfakcjonującego systemu walki. I mam naprawdę takie oczekiwania, jeżeli chodzi o Rise of the Ronin, że dostaniemy tutaj jeszcze bardziej dopracowany system walki, który po prostu... No myślę, że tutaj akurat jest spora szansa, że twórcy dowiozą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też słyszałem, że sama historia w Rise of the Ronin będzie opowiedziana trochę w inny sposób. Bardziej taki wprost. Nie mówię o gameplayu, ale bardziej o samej historii oczywiście. No i będziemy mieli do dyspozycji dwóch bohaterów. Tutaj właśnie nawet z tyłu widzimy, że są dwie postacie, więc jestem mega ciekaw, jak to będzie rozwiązane. A sam tytułowy Ronin to tak naprawdę oznacza samuraja bez pana, któremu na przykład pan... zginął podczas jakiejś zasadzki, w walce czy coś takiego, więc de facto będziemy mieli tutaj historię upadłego samuraja. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep Media Expert, w którym możecie zakupić właśnie grę Rise of the Ronin, czy to z dostawą do domu, lub też możecie na przykład sobie ją zarezerwować na stronie i odebrać w sklepie stacjonarnym. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie, także serdecznie zachęcam do sprawdzenia i bardzo dziękuję marce Media Expert za zasponsorowanie tego materiału. A tymczasem, moi drodzy, przejdźmy do rozgrywki w Rise of the Ronin. Zapraszam. Rozpocznijmy sobie w takim razie Rise of the Ronin na kanale. Oczywiście codzienna seria, także wpadajcie codziennie na kanał i rozpocznijmy nową grę. Tutaj jeżeli chodzi o poziom trudności, no to myślę, że nie będziemy z niczym wymyślać i wybierzemy sobie poziom trudności zmierzch, czyli dla tych, którzy uwielbiają akcję, możesz zmienić poziom trudności po rozpoczęciu gry, czyli poziom normalny. Niechaj będzie, zaczynamy. Rise of the Ronin to fikcyjna opowieść czerpiąca inspirację z okresu ekspansji Japonii. W trakcie przygody gracze zetkną się z ważnymi historycznie wydarzeniami i postaciami, które ukształtowały historię Japonii, ale które nie reprezentują współczesnych ideałów zróżnicowanych zespołów, jakie zaprojektowały, wyprodukowały i opublikowały ten tytuł. Takie info. Dajcie proszę koniecznie znać, co sądzicie o takiej wersji, żebyśmy... mieli japońskie dialogi dla lepszego klimatu i jednocześnie oczywiście polskie napisy. Bo jest jeszcze angielski do ustawienia, dubbing, jak wolicie. Ale myślę, że chyba tak będzie lepiej, nie? クロス班では別の武器も作っている。特殊な兵士、隠し刀である。隠し刀は剣術忍術に立って決まった名を持たずどのような場にも潜入できる。 隠し刀は研ぎ師と呼ばれる師範に2人1組で育てられる。2人がそれぞれ動けば自在に拡散し、1つに結びつけば大きな力となる。隠し刀は強い因縁で結ばれていた。
No i moi drodzy, rozpoczynamy od stworzenia naszej postaci. Zobaczmy, jak tutaj będzie wyglądało... No właśnie, bo mamy dwóch bohaterów do wyboru. Czy będę tworzył... No dobra, zobaczmy. Aha, po prostu się zamieniamy tutaj. Czyli wybieramy sobie, czy chcemy grać... kobietą czy mężczyzną. No dobra, schematy. Tu już mamy jakieś przygotowane wcześniej postacie. Wygląda całkiem spoko. Na pewno spróbuję trochę się za... Ten też nie jest zły. Wybiorę go, ale spróbujemy go chociaż minimalnie zedytować, tak żeby pokazać wam chociaż trochę też możliwości tego, jak po prostu można tworzyć swojego bohatera. No, jak edytor po prostu tutaj będzie wyglądał, nie? W sumie ten chyba najlepiej wygląda, tak szczerze mówiąc. Najbardziej taki jest dotknięty czasem, nadszarpnięty na twarzy. Kształty twarzy, no tego jest, słuchajcie, tutaj mega dużo. Tutaj podejrzewam, że można by idealnie nawet siebie odwzorować, jakby ktoś miał ochotę. Bo, no wiecie, no samą twarz myślę, że bez problemu można sobie tak dostosować, żeby to przypominało was. Nie wiem, jak tam z fryzurą na przykład, bo już może być zawsze jakiś problem większy. Ale, kurczę no, ilość opcji, powiem szczerze, wygląda dość imponująco. Dobra, wejdźmy jeszcze właśnie może postarzanie. Czyli, aha, to wszystko się po prostu będzie przesuwało. No może nie róbmy z niego nie wiadomo jakiego starca, ale też tak mega młodzika nie chciałbym tutaj robić. Co to są za brwi? Demoniczne. Nie, no myślę, że to, co mamy, jest w porządku. Może ewentualnie troszeczkę wyżej je zrobimy, żeby tak na oczy nie wchodziły. Zobaczmy teraz tak, włosy, schemat, okej. A jak nie schemat? Aha, to wybieramy sobie jedną z tych fryzur. O kurde, to jak z europejskiego średniowiecza, nie? Można mieć nawet fryzurę. Ja cię kręcę. Ale tu są, słuchajcie, fikuśne nawet rzeczy do wyboru. Proszę bardzo. Kurde, nie wiem, co by takie tutaj było. Żeby tego klimatu nie zabić, nie? Szczerze? To może coś takiego? A niech będzie. Grzywkę można sobie jeszcze do tego dorzucić jakąś. Kurde, czy ja chcę? Może tak najwyżej. Chociaż... Nie, w sumie możemy zostawić w ten sposób. Może zerknijmy jeszcze... W zarost? Jak on wygląda? Pasemka na zaroście? Okej. Siwizna? O, może być siwizna. Będzie pasowała do naszego bohatera. Szerokość gradacji zarostu. Czyli nie ma jakby wyboru tego typu zarostu. Jest kolor zarostu po prostu do wyboru. Kolor siwizny, zaraz. A nie, jest, przepraszam, tutaj w schematach. Okej, no jest go znacznie mniej niż fryzur. Ale generalnie... no nie jest to coś, czego oczekiwałem, nie? Po Japonii, żeby tutaj jakiś bujny zarost był do wyboru. W ogóle to jest o tyle ciekawe, że... byliśmy nawet w kilku miejscach związanych z Roninami podczas vlogów z Japonii, więc jeżeli ktoś nie widział, no to serdecznie zapraszam. Tam też właśnie z rebelią Roninów była związana historia. W jednym z ostatnich materiałów. Więc ciekawe będzie to ogranie Rise of the Ronin po właśnie zwiedzeniu Japonii. Zapoznaniu się trochę też pobieżnie, ale mimo wszystko z historią kraju. No pobieżnie, bo to wiecie, no jest mega bogata historia, więc nie sposób to wszystko to w całości ogarnąć. Odtwórz. O kurde, będzie mówił tutaj. No i to mi się podoba, a nie będzie jęczał po prostu w edytorze, nie? Okej, dobra, to już jest. Aha, czyli są dwa głosy do wyboru. Możemy taki niższy wybrać.
No dobra, opcje. Zapisz przy tej ustawieniu rankingi, zarządzanie kodami, wpisz kod. Okej, okay, czyli tutaj pewnie można wpisz kod tworzenia postaci, aby poradzić ustawienia postaci. Tak, czyli na przykład jak wy byście zrobili jakiegoś bohatera, to podczas tworzenia nowej gry ja mogę sobie wpisać na przykład wasz kod i zagrać taką postacią, jaką ktoś zrobi, nie? Albo no wiecie, ktokolwiek z internetu może tutaj się podzielić czymś takim. Mega fajna sprawa. No, losowo nie będziemy robić, no bo szkoda. Ja w takim razie to potwierdzam. No i mamy jeszcze, słuchajcie, Roninkę, tak, do ogarnięcia. No zobaczmy, naprawdę już tak na szybko, jak to będzie wyglądało. Nie chcę niczego tutaj zmieniać. Ustawienie łokci i kolan? Nawet można modyfikować? O kurde. No to nieźle. Nie no, powiem wam, że jestem serio pod wrażeniem. Jeżeli chodzi o liczbę opcji tutaj. O, może coś takiego weźmiemy? Czy możemy ewentualnie nawet i z grzywką coś jeszcze zrobić? Podstawowa fizura. Podoba mi się coś takiego jak właśnie łączenie włosów wraz oczywiście już z tą grzywką jeszcze. Nie no, tu już nie będziemy się bawić. Akcesoria, kolor. Może minimalnie, no nie, no bez przesady. Albo nie, dobra, to będzie w porządku. Jeszcze tylko zobaczymy opcję, nie wiem, makijażu może? Jak to wygląda? Okej. Zostawmy. Nie, no jest tutaj, słuchajcie, opcji, nie, do zabawy. Jeżeli gracie w Rise of the Ronin, to podzielcie się waszymi pracami. Jestem ciekaw, jak je tam... Możecie kody na przykład w komentarzach podrzucić. Jestem mega ciekaw, jakie tam rzeczy potworzycie. Dobra, żebyśmy może nie przesadzili też. Tutaj, z tym wszystkim. Dobra, naprawdę, słuchajcie. Zostawmy już jak jest, myślę, że jest naprawdę spoko. Głos może jeszcze zmodyfikujemy. Posłuchajmy w ogóle, jak brzmi. Dobra, niech będzie. Potwierdźmy, tak, jak najbardziej chcę kontynuować tymi postaciami. Dostosowanie ukrytych ostrzy. Mistrzynie daje ostrze, ostateczne szlify ukrytym ostrzom, niczym miecznik wieńczący ukończony oręż. Wybierz genezę ostrza, by określić początkowe zdolności i umiejętności specjalne ukrytych ostrzy, a także ich ulubione rodzaje broni. Okej, okay, czyli po prostu wybór de facto jakby klasy, no początkowe rozdysponowanie statystyk, tak, będziemy mieli tutaj. Teraz dostępne, czyli tak, geneza ostrza, zabójca, poznaj zasady ukrytych ostrzy, przekazywane z pokolenia na pokolenie, przetrze szeregi wrogów i zasiej strach w ich sercach, bardziej nacisk na siłę, polecane miecze, zdobyte umiejętności specjalne, odbijanie strzał, kul, kontrbłysk, brzmi super, zalecana broń, raczej krótsze ostrza, do tego broń palna. Okej, okay, szybkie, ciche zabójstwo. Jak coś później tak, to mamy broń palną, jest to bardziej na zręczność opcja. Uroki, coś takiego. Jakaś glewia polecana, coś jak sejmitar, ale to się pewnie jakoś inaczej nazywa. Biegłość retoryczna, kłamca, okej. Okay. Osiągaj cele dzięki charyzmie i urokowi. Doskonale wyćwiczone, precyzyjne ruchy pozwolą ci skutecznie wykorzystywać energię ki, a dzięki elokwencji sprytnie zwiedziesz przeciwników. Opanuj, następnie, saper, opanuj wszechstronną wiedzę wymaganą w szpiegowskim fachu. Świetnie radzisz sobie z różnymi typami broni i medycyną oraz sprawnie prowadzisz negocjacje. Proszę. Uzupełnienie, pigułki uzdrawiające. Ej, to brzmi mega ciekawie. Zdobyte umiejętności specjalne. Włócznia i też krótsze ostrze. Początkujące, czyli nic. Nowicjusze z szerokim wachlarzem umiejętności specjalnych ze względu na niedokończone szkolenie, te ukryte ostrza mają niesamowity potencjał. W przeciwieństwie do innych są w stanie nauczyć się wielu umiejętności specjalnych. Brak konkretnej specjalizacji uniemożliwia im jednak osiągnięcie pełnego potencjału. Albo brak genezy ostrza. Słabe usze, których brak kompetencji podskutkował brakiem genezy ostrza. Te ukryte ostrza znają jedynie najbardziej podstawowe umiejętności i dysponują kiepskimi atrybutami. Fakt, że udało mi się przetrwać na tym okrutnym świecie, musi być wynikiem niesamowitego szczęścia. Okej, okay, piękna, brutalna sugestia. Brak genezy ostrza. No to takie wyzwaniowe bardziej. Ja myślę, że zabójcę sobie wybierzemy raczej klasycznie. Myślę, że walka na miecze będzie tutaj takie katany, największe być może, odaci jakieś. To będzie najbardziej widowiskowa. Chociaż negocjacje też by brzmiały spoko.
No fajnie, jakbyśmy mogli wybrać to na przykład dla każdej postaci coś innego. Nie, może tak jest. Czy rozpocząć z tą genezą ostrza? Tak. Okej, okay, czyli jednak nie ma tak, że wybieram jedno dla obu. Ciekawy jest ten patent z dwoma postaciami. Ciekawe, jak to będzie wyglądało po prostu w trakcie rozgrywki. Czy możemy się przełączać, czy jak? Czy to jest nasz towarzysz po prostu? Bez słów się rozumiemy, nie? I to mi się podoba. Dajcie mi w końcu rozgrywkę. To będzie taki pierwszy, wiecie, fabularnie wprowadzający trochę odcinek, też z mechanikami pewnie się zapoznamy, znając życie. Wybierz postać. No dobra, niech będzie. Za mną. Bliźnie miecza odblokowano wpis. Udaj się do mistrzyni ostrze. Wioska ukrytych ostrzy. Gram, słuchajcie, w trybie wydajności, jak coś, i to jest no dla mnie akurat kwestia podstawowa, totalnie. Dotknij sztandaru. Oho, czyli mamy tak, przygotowania do bitwy, znów misję, przemieść się, wyposażenie. Wioska ukrytych ostrzy, poziom misji 1, udaj się do mistrzyni ostrzy. Okej, czyli taki nasz punkt odpoczynku, załóż jak ogniska powiedzmy. Sztandar ukrytego ostrza. Wejście w interakcję ze sztandarem ukrytego ostrza przywróci twoje zdrowie oraz uzupełni pociski pigułki uzdrawiające. Mówię, jak ognisko w Soulsach. Pamiętaj jednak, że spowoduje to odrodzenie się przeciwników. Klasyk. Gdy wyczerpie ci się zdrowie lub zrestartujesz grę, powrócisz do ostatniego sztandaru ukrytego ostrza, z którym nawiązano interakcję, lub ostatniego punktu kontrolnego. No tak, czyli gdybyśmy w trakcie misji gdzie daleko byli, no to nas nie wywali z powrotem do sztandaru, tylko no jednak tam będą jakieś punkty kontrolne. Cześć, kurki. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj będzie pewnie... Jakiej broni użyję? No tu będzie trening. Wybierz broń. W zasadzie dwie bronie, które teraz zdobędziesz, będą twoim uzbrojeniem początkowym. Zabójca. Wyróżnia się siłą, zalecana broń. Katana i odaci. No to weźmiemy to i to. No proste, nie? Wybierz odaci. To mi się podoba. Potężny, wielki miecz. Wybierz broń, która będzie ci naprawdę pasować. Zwykłe ataki. Kwadratem atakujemy. Atak z podejściem. Lewy drążek plus kwadrat. Naładowany atak. Przytrzymaj kwadrat. Ten się ponownie, by wykonać serię cięć. Wszystkie ataki wymagają ki, czyli staminy, co wskazuje niebieski wskaźnik. Ćwicz ataki na słomianych balach. Dobra. Ten niebieski pasek mógłby być troszkę grubszy. Tak samo jak ten niżej, czyli pasek HP, jak rozumiem. Dobra, mamy rolę. Spoko. I trójkątem mamy taki atak specjalny jakby. Dobra, wyczerpałem się. Tu są dwa miecze. Mamy katany, zobaczmy. Zmień broń. R1 plus strzałka w górę. No i znacznie szybciej. Ja jeszcze bym zobaczył, jak wyglądają inne, czyli na przykład naginata. Wolniejsze. No właśnie, bo z powietrza jeszcze przecież można by przeatakować. Kurczę, czuć w tym Nio, co jest... Oj, miała być podwójne. Co jest jak najbardziej komplementem, słuchajcie, tutaj dla Ronina. Ale takie trochę bardziej ciężkie jest to sterowanie, w tym sensie, że czuć bardziej fizykę i masę waszej postaci w ogóle, nie? Dobra, weźmiemy sobie katany, żeby nie przedłużać. I tym sposobem mamy i odaci, i katanę. Dobra, na razie z kataną, myślę, że to będzie bardziej uniwersalna broń. Porozmawiajmy. Tak, myślę, że to jest jak najbardziej ostateczny wybór. Nie ma się co wahać. Kontynuuj. Bierz inną genezę ostrza. Nie. Nie przesadzajmy już. Jest w porządku. Okej, tak można sprintować. R1 i R3. Aha, podwójnie. Chyba muszę zablokować, żeby to się zaliczyło jakoś, nie? Chociaż nie, nie widzę tego progresu. Czyli po prostu mamy go pokonać. Krwawy kij. Pigułka uzdrawiająca. Naciśnij strzałkę, aby używać przedmiotów przypisanych do zestawu wyposażenia. Pigułki przywracają zdrowie. No to wiadomo. Po lewej stronie to wszystko widać.
Ja jak coś kamerką niczego nie zasłaniam. Jest w idealnym miejscu na ustawione jak na razie. Oho, jest i kotwiczka. A to możemy tak swobodnie sobie łapać. Pewnie wrogów też będziemy mogli przyciągnąć do siebie. Spróbujmy. Umiejętności walki. Przytrzymaj R1 i kwadrat lub trójkąt. Wykorzystaj kij, aby wyprowadzić potężne ataki. Każda umiejętność walki cechuje się specjalnymi atrybutami i może zostać zmodyfikowana przez wielokrotne naciskanie lub przytrzymanie przycisku. Wyczerp kij wroga, używając umiejętności walki lub innych ataków. Gdy przełamiesz jego postawę, nie będzie w stanie się ruszyć, a ty będziesz mógł wykonać druzgocące ataki. No, czyli finishery jakieś tam, albo mega krytyczne ataki, nie? Dobra, zgaduję, że tu właśnie o to chodzi. Nice. Aha, i trójkątem trafienie krytyczne. Zrobiłem to, słuchajcie, na czuja już, no, przez znajomość Nio, nie? I Wolonga też, że to trójkątem się robi. Nie musiałem czytać na... Ale piękny las bambusowy. Poza walką bieg nie zużywa kij. O Jezu, jak dobrze! To tak jak wiecie, w Elden Ringu zrobili. Że jak nie walczycie, to można sprintować bez końca i to jest super. Wznieśmy sztandar. Coś jak w Wolongu, tam też sztandary były, takie banery, sztandary bitewne. Znów misje, dobra, no nie musimy, w zasadzie nie możemy tutaj niczego zrobić. I zobaczmy, co się będzie tutaj działo. Zaznaczam, że gram pierwszy raz. O kurde. No to będziemy mieli, słuchajcie, chyba trening. A z nią! A myślałem, że będziemy z tą mistrzynią walczyć. Używaj kontrbłysku, by odbijać i neutralizować wrogie ataki. Kontrbłysk, trójkąt. Aha, czyli to jest kontrbłysk. Odbijanie ataków za pomocą kontrbłysków sprawi, że wrogowie tymczasowo wpadną w panikę, co umożliwi ci zadanie im sporych obrażeń. Stan paniki wroga jest reprezentowany przez czerwony wskaźnik. Wow! Ej, nice. Kurde, ale nie wiem, czy będę z takich kontrbłysków korzystać tutaj. O dziwo, jak na razie to mi to wychodzi. No, dawaj. Ej, no super. Czy to nie był dźwięk z Nio? Serię kontrbłysków. Możesz odbijać wielokrotne ataki kombinacji wroga za pomocą kontrbłysków. Należy pamiętać, że odbicie pojedynczego ataku z kombinacji nie wywoła u wroga paniki, więc zamiast skupiać się na odbijaniu każdego ataku, dobrym pomysłem może być blokowanie. Aha. Wydawało mi się, że to był dobry timing. Zgraj użycie kontrbłysku z atakami, no. Aha, czyli że najpierw blokowanie, a potem kontrbłysk, tak? No ja wszystkie zrobiłem. Czyli jednak w ogóle nie blokować, tylko wszystko sobie podbijać. Można. Najlepszym sposobem na wyczerpanie kij wrogów jest zmniejszenie ich maksymalnego kij. Wywołuj u wrogów panikę za pomocą kontrbłysków, a następnie atakuj, by znacznie zmniejszyć ich maksymalne kij, co ułatwi pozbawienie ich kij. W takich przypadkach umiejętności walki będą skuteczniejsze od zwykłych ataków. Kurde, no to trochę w Sekiro będziemy się bawić, nie? Wręcz. No nieźle, trafienie krytyczne. Po przełamaniu postawy wroga, pozbaw wrogów kija, by przełamać ich postawę. Po unieszkodliwieniu wroga i gdy ikona namierzenia zmieni kolor na czerwony, możliwe będzie wykonanie trafienia krytycznego, które zadaje znaczne obrażenie. Tak, jeżeli będziemy mieli po prostu na namierzeniu przeciwnika czerwone kółeczko, to jest krytyk do przeprowadzenia i trzeba to od razu zrobić. Żeby, wiecie, przeciwnik jeszcze nie doszedł do formy, nie uzyskał kij, nie podniósł się, nie? Czy coś takiego. Przytrzymaj R1. Aha, i podnosimy sobie. No kurde, no tyle gier, no to trzeba było w końcu postępy zrobić. No wiem, że poszło dobrze. To co? Walka z tobą? Tak myślałem, no! Serio? We dwoje? Ja nie wiem, czy masz szanse jakieś większe. Czy z całym szacunkiem do doświadczenia? O kurde. Ale szybka jest, nie?
Trochę panika weszła. Ale bez strzału bym powiedział. A, bo to dwa razy było. Nice, o to chodziło. Całą serię odbiłem. Ale sporo ma HP, trzeba przyznać. No wiadomo, jak walczymy kijami. To jest jedyny problem, jeżeli chodzi o granie w japońskiej wersji językowej. To znaczy podczas rozgrywki, podczas kiedy naprawdę mega dużo się dzieje na ekranie i walczymy, to ja nie mogę tego czytać, nie? No bo się skupiamy na walce. A tak można by grać na słuch, ale myślę, że japońska wersja będzie znacznie lepszym wyborem i tak. Dajcie znać w komentarzach, czekam na pewno na to. Możesz w dowolnym momencie przełączać się między członkami ukrytych ostrzy. O, czyli możemy, fajnie. Zmień kontrolowane ukryte ostrze, L1 i strzałka do góry. Przełączanie się między postaciami lub dostosowanie do warunków bitwy może być korzystne. Czy to... To jest chyba bez żadnego kosztu, nie? A i każdy z nich będzie miał inny pasek zdrowia, czyli co, de facto mamy dwa życia jakby, dzięki temu rozwiązaniu? W sensie, jak zginiemy, to pewnie od nowa będzie. Tak obstawiam. Mam nadzieję, że te przyciski zapamiętam. No, na początku trzeba się trochę ograć z tym. Dobra, ty masz więcej HP. Dobra. Trening myślę, że można uznać za zakończony. A przedmioty lecznicze mamy chyba też wspólne, nie? Tak mi się wydaje. その黒船に忍び込み船長のペルリが持つミッションを盗み出すのだ。そして隙あらばペルリなる者を殺せ。 よいな。 Kim jest Perry? To jest ciekawe. W Yokohamie w ogóle byliśmy tak na marginesie. Zrozumiano. Co to za wiadomość? Myślę, że najpierw powinniśmy odpowiedzieć tak, ale dobra. Dociekliwi będziemy. Nie kwestionuję, tylko jestem ciekaw. クロスハンと徳川目の戦のために存在する。これは判明。失敗は許されん。黒船へと向かう覚悟は良いか。 No dobrze, czy... No myślę, że od razu możemy wyruszyć. No, nie ma tu sensu pozostawać na polu treningowym. Bo po co, nie? Co miałby mi to dać? Tak myślę. Kurczę, na razie bardzo pozytywne wrażenia. Zwłaszcza, no jeżeli chodzi o walkę, no bo na razie tylko tego liznęliśmy. Jestem ciekaw, jak ten otwarty świat sprawdzi się tutaj. Jak będą wyglądały jakieś walki z bossami. Czy można powiedzieć, że pierwszego już tutorialowego przeszliśmy. Misja na statku? No, żagle już zwinięte. Wybierz postać. Chociaż jak możemy się w trakcie walki przełączać, to nie ma tu większego znaczenia chyba. Rozpoczęto misję. Infiltracja Czarnego Okrętu. 1853 rok, słuchajcie. Dobra. Dotknij sztandaru. No nie mamy niczego do roboty więcej, więc ograniczymy się do tego.
I rozumiem, że po prostu mamy tam podpłynąć, nie? Już. Bo inaczej tego nie ogarniemy. Przyspieszmy. To też jest nowość, jeżeli chodzi o pływanie. Aha, i mój pasek ki będzie teraz też chyba paskiem powietrza, jak rozumiem. Dobra. Zabić po cichu. To tak, zanurzymy. Zanurzymy się na chwilę. Namierzanie, namierz wroga. Mhm, pozwól nam zobaczyć jego ki, no to wiadomo, no. Spróbujmy od tyłu podpłynąć. Wynosz się z wody i zbliż do przeciwnika, nie dając się zauważyć, następnie wciśnij trójkąt. Aha. Okej, okay, w ten sposób. No ja nie zapomniałem, nie wiem skąd taka myśl w ogóle. Ciekawe, tak przez całą grę będziemy razem? O kurde. Rodzaje wrogów. Można od siebie rozróżnić dzięki ikonom nad ich głowami. Zwykły wróg, a tutaj jest groźny przeciwnik. Taki miniboss byśmy powiedzieli, nie? Szef grupy. Niektórzy groźni przeciwnicy są przywódcami grup. Po wyeliminowaniu przywódcy grupy wrogów... po wyeliminowaniu przywódcy grupy wrogów ci nie będą już pojawiać się po wejściu w interakcję ze sztandarem. No dobra, no czyli po prostu... O kurde, to nie dało się po cichu tego zrobić. Kurde, wydaje mi się, że to... Te kontrbłyski, czy kontry, czasami pewnie będę mówił, bo będzie łatwiej, to będą po prostu mega istotne, nie? W grze. Sprawdźmy go. Tutaj niczego nie ma już więcej. A mogłem się skradać w sumie. Ale tak też można. Znajdź kajutę Komodora. Komodor to jest chyba dość wysoki stopień, nie? Jeżeli chodzi o okręty już i jakby, no, załogę, tak? Na pewno wyżej jest admirał. Komodor jest wyżej niż chyba 3/4 innych stopni, tak mi się wydaje. Dobra. Schodzimy chyba do środka, bo niczego tu nie widzę. No ewentualnie, nie wiem, kotwiczka gdzieś, coś? Nie. Do kotwiczki musimy mieć wskazany po prostu jakiś punkt do zaczepienia. Aha, słuchajcie, postać schodzi mi sama po drabinie, ale to można sobie w opcjach zmienić. Ja uznałem, że zostawię takie coś na próbę i jak na razie jest całkiem przyjemnie. Z tym automatycznym schodzeniem, kiedy jesteśmy w pobliżu, chociaż... Jak mnie zacznie to wkurzać, to po prostu sobie to przełączę. Na razie jest ok. Zabijanie po cichu. Jeśli wrogowie cię usłyszą, zwrócą na ciebie uwagę i zaatakują. Wow! Kucnij, idź i w ten sposób będziesz poruszać się cicho. Zabij po cichu, niezauważenie. Podejdź do wroga. No dobra. Należy pamiętać, że ciche zabójstwo groźnych przeciwników za jednym zamachem może się nie udać. Oho, cenne info. Czy nie przed tego może się nie udać? Chyba, że nie jest aż tak groźny. No... Aha, dobra. Za jednym się nie uda. Ale nas jest przecież... Dwóch. Dwoje. Wiadomo, o co chodzi. Tu? Coś tam było. Coś tam się świeci. A, to światło po prostu tak się odbijało. Już myślałem, że tam może jakaś znajdźka będzie. Chyba na razie nie ma co kombinować, bo to jest taki, wiecie, prolog trochę. Pigułka uzdrawiająca. No nawet tych przedmiotów jednorazowych na razie jeszcze jakichś innych rodzajów nie mam. Tylko po prostu tak pigułka cały czas. Kurde. Ale chlusnęło. Łatwizna. Ciekawe, czy teraz do skradania przejdzie od razu. Nie, okej, czyli trzeba pamiętać o tym. Że nie zapisze nam tego. O kurde. No nie, no już mnie zauważył. Dodawanie efektów. Odbijanie kontrbłyskiem w odpowiednim momencie wystrzałów i innych podobnych ataków tymczasowo podpali twoją broń. Wow! Atakowanie wrogów bronią w tym stanie podpali ich. Zobaczmy, jak to wygląda.
No dobra, nie mamy dużo czasu na reakcję. Czy to się udało? Ej, nie chyba. Ale będę próbował. Karabin, nowa broń. Karabiny są bardzo głośne, ale umożliwiają potężne ataki z daleka. Przygotuj L2 i wystrzel R2. Trafienie w głowę znacznie zwiększy zadawane obrażenia. Doskonale znana sprawa. Myślę, że wszystkim. O, coś tu jest. Kurde, mam nadzieję, że nie usłyszeli tego. Jeszcze mi się trochę myli sterowania. No faktycznie jest dość tłoczno, ale z drugiej strony można by zawalczyć, nie? Zawsze kilka przedmiotów wypadło. Tutaj dołem można ewidentnie przejść. Trochę bolało. Ale hej, udało się. Nie było to głupie. Chociaż zgaduję, że to i tak będzie się sprowadzało do konieczności zawalczenia z nimi na pokładzie. O kurde. Używanie liny z kotwiczką w walce. Po namierzeniu wroga możesz użyć liny z kotwiczką jako broni. Niektórymi przedmiotami, na przykład wybuchowymi beczkami, można rzucać we wrogów. Właśnie, jak? Rzuć liną z kotwiczką, no dobra. Użyj liny z kotwiczką, aby rzucić we wrogu, przytrzymaj R2. Okej, czyli po prostu chwytacie i przytrzymujecie R2. I tyle. Ej, ale myślałem, że to będzie robiło znacznie większy efekt. Bo szału nie ma. Dobra, idziemy pomóc. A może przyłączmy się? Czemu nie? Trochę udaci i zawalczymy. O! Trafiony! W końcu, nice! A tu? Klucz do ładowni. No i pięknie, to jest pewnie ta ładownia, nie? Użyto klucza do ładowni czarnego okrętu. Także liczę, że będą tu jakieś wartościowe przedmioty. Kurczę, no bo gdzie jak nie w ładowni? No jeszcze w kajucie kapitana mogłoby coś być, ale... Jak na razie pusto. No, może... Jednak coś będzie! Kurde, nie dość, że ukryte to było za kluczem, no to jeszcze dodatkowo schowane było to pod tym przejściem, nie? Może nie jakoś, wiecie, w super niezwykły sposób jakoś to było schowane, ale zawsze dodatkowo, podwójne ukrycie. No i nową broń mamy, szable. Wyposażenie. Dobra, no. Szabla to nie jest rodzaj broni, z którego ja chyba mógłbym jakoś sensownie korzystać. Wyposażenie. Schematy można sobie zapisywać. Dobra, odaci. Szabla. Ej, poziom wyposażenia 3. Biegłość w władaniu bronią jest taka sama. Co, może jej ustawimy? Szablę, zobaczymy jak to zadziała. To jest ta szabla, nie? Teraz to się nazywa Mumioryu. Nie. To... Mumioryu to jest to. Styl walki. Korzystające bardzo różnorodne techniki. Dobra, chyba niczego więcej tu nie było. W sumie spoko, nie? Bo możemy mieć de facto dwa zestawy wyposażenia. I na każdej postaci coś innego, no i jak uznamy, że okej, w tej sytuacji, podczas tej walki coś innego bardziej by mi się sprawdziło, no to cyk, zmieniamy, przełączamy sobie bohatera na innego i jak najbardziej można zawalczyć, nie? Kurde, oni mi tam tak to zaznaczają cały czas, że co, że ja tam mam pójść? Nie, no przecież ja tam byłem, nie? No to jest ta... Okej, myślałem, że przeskoczę. To jest ta, gdzie odpoczywaliśmy już chyba.
Teraz nagle już mnie tam dalej prowadzą. Dobra. Nie wiem, teraz jest rozpalona ta flaga. Okej, okej, okej. Dobrze, że towarzysza zauważyć nie może. Myślałem, że tam się jakoś wdrapiemy, ale chyba nie ma szans na to. Tu jest to wejście. Przejścia dalej też nie ma. No chyba musi dojść do konfrontacji tu. Obawiam się, że nie było innego wyboru. Dobra. No i biegłość, jakby w posługiwaniu się daną bronią, wydaje mi się, że pozyskujemy całkowicie bliźniaczo podobnie do tego, co było w Nio na przykład, czyli że po prostu używając danej broni ją się rozwija, nie? No tak, tutaj jeszcze tylko spojrzę, ale niczego tu nie było, dobra. Lećmy dalej. Kurde! Była szansa, ten krytyczny atak. Zrąbałem to! Głowa mu odpadła! Od takiego ataku. Pff. Ostro. Musimy spróbować tego jeszcze, ale bym wolał... jak już mam strzelać, to strzelać w jakiegoś przeciwnika, który się mnie nie spodziewa, jednocześnie jest bardzo wymagający, a nie taki... Nie jest takim szeregowym przeciwnikiem jak ci tutaj na przykład, nie? Żołnierza. Nie wszystko możemy zniszczyć. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, jak gra wam się spodoba i też zobaczymy, czy uda nam się prolog ukończyć już w tym odcinku. Jak długi on w ogóle będzie. O kurde. Dobra, mówiłem, że na pokład wyjdziemy, nie? Nie będzie to, słuchajcie, na pewno proste zadanie. Żeby... wybić ich tutaj. Dobra, dała radę. Ale traci zdrowie. Mogą ją pokonać. Serio. Czemu tutaj wróciłem? Dlatego, że mogą tu być jakieś przedmioty. No i tak jak mówiłem, z nich też powinno coś powypadać. Mam tylko nadzieję, że po tej misji na przykład nie będzie jakiegoś takiego zabiegu, że tracimy wszystko, nie? Dobra, czas się wyleczyć. Ej, ale tych pigułek uzdrawiających to sporo możemy mieć przy sobie. Ja myślałem, że do trzech będzie to ograniczone. A tu kurde, okazuje się, że naprawdę można ich mieć dużo, bo nawet 9 miałem w tym momencie wyekwipowanych i gotowych do użycia. To jest spora różnica, tam nie przeskoczymy. Ale tutaj jak najbardziej się wdrapiemy. No i to jest miejsce, z którego obserwowaliśmy ten teren. Także możemy zobaczyć, nie wiem, czy coś w tych beczkach będzie jeszcze może do zdobycia. Chociaż raczej, no nie sądzę. Zobaczymy na końcu jeszcze i najwyżej po prostu zaraz już zlecimy pod pokład ponownie. No już tym razem po schodach. I chodźmy do kajuty Komodora. Bo tylko to już mi chyba teraz zostało do zrobienia. Ale najpierw wznieśmy sztandar. I tak, opcje przeniesienia się, wyposażenie. No, szabla jest całkiem niezła. Uchikatana, no wszystko inne jest słabsze jak na razie. Mam nadzieję, że to się szybko zmieni, ale to jest raczej jakiś taki rzadki przedmiot, patrząc po tym, że on nie jest wyszarzony, tylko niebieski. To jest już jakby, no, wyższej klasy. Zresztą widać poziom wyposażenia trzeci. Tu nic więcej nie ma. Broń dodatkowa, innej też nie mamy. Pancerz. No jest wyekwipowane wszystko. Dobra. Nie ma co przedłużać, słuchajcie. Wbijamy. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało, bo coś czuję. Czeka nas walka. A może jednak nie? Co jest grane?
Klucz do kajuty kapitana, oho! I raport Perry'ego. Kraj nareszcie się otworzy. Dobra, chodźmy na górę. Czy pewnie cutscenki też będą się różniły w zależności od tego, jako kto weszliśmy najpierw, nie? Kurde, ale mógłby gadać po angielsku, nie? Matthew Perry. O kurde. No to mamy kolejnego bossa. Na to wychodzi Matthew Perry. Wydaje mi się, że fajna byłaby jeszcze taka opcja, gdzie Japończycy mówią po japońsku, a inne nacje na przykład po angielsku faktycznie. To byłoby całkiem ciekawe. Nie widziałem takich ustawień jeszcze. A wiecie, obydwie opcje są jakby możliwe do zrobienia, bo są nagrane kwestie po japońsku i po angielsku. Umiejętności walki wrogów. Aby uniknąć umiejętności walki wrogów wrogów otoczonego morderczą czerwoną aurą, musisz wykonywać perfekcyjne odbicie kontrbłyskiem. O kurde. Nie blokowalne ataki mamy. Niektóre umiejętności walki bardzo trudno jest odbić za pomocą kontrbłysku, a innych nie można zablokować. Właśnie dlatego robienie uników może okazać się najskuteczniejszą strategią. Aha. Czyli nie role. Póki mamy beczki, no to kurde, skorzystajmy z nich, no właśnie. Ej, no podwójnie oberwał. Za szybko. Jasne! Jeszcze mnie rozstrzela, kurde, nie? Zablokował się na chwilę. Kurde, znowu za szybko. Nie trafiłem. Ej! No dobra, uniki. Zdecydowanie uniki. Nie! Kurde, już myślałem, że mnie rozwali. Aj! Byłaby dobra próba, ale niestety nie poszło. Co zdziwienie, nie? Że też jesteśmy uzbrojeni w ten sposób. Okej. Ja nie trafiłem i on nie trafił. Jesteśmy kwita. Ja jeszcze muszę przywyknąć do tego systemu walki. Nie no, najbezpieczniej jest unikać tego po prostu. O, ładnie, siadło. Kurde no. No nie trafiłaś go?
Dobra, mamy go. Niebieski demon? Kurde, serio? Gdzie on się nagle podział? O kurde. Ej, dobra. Ej, on jest na pewno takim kolesiem. Popatrzcie, jak mu HP schodzi. Który ma nas pokonać. Na 100%. Ale na pewno można by też go rozwalić. Nie, on na 2 hity ma mnie, nie? Nie, no ja nie ogarniam aż tak jeszcze tej walki, żeby zrobić go, nie? Tutaj. Ale tak jak widzicie, jest cutscenka, tak miało być. Ten ma chyba najniższy tembr głosu w edytorze ustawiony. Czekaj, co? Przeżyj i zabierz tajną wiadomość. O nie! O kurde! Serio? Muszę się pożegnać z kimś teraz? Zgaduję, że to będzie tak, że... No i tak przeżyją, ale... No dobra, myślę, że zagramy raczej klasycznie. Wybierz jako protagonistę, utrać jako postać grywalną. O kurde. No dobra, niech będzie ona może. Na pewno chcesz grać z postacią, później będzie można zmienić tej decyzji, na pewno. Spróbujmy, ma lepszą broń. Oj. O kurde, ona też umarła. Koniec gry. Ej, ja myślałem, że to będzie tak, że potem jakoś się oni połączą, czy coś, a my bezpardonowo mogliśmy stworzyć dwie postaci i kurde, w cutscence jeden traci rękę i ginie, nie? Może będzie miała protezę jak Sekiro, ale... Ja cię kręcę, co się podziało? Ciekawy zabieg. Nie spodziewałem się w sumie, że tak będzie. Ja nie mogę, nie? Czy jakieś co tam będą przebłyski? O kurde. Bliźnie miecza. Dodano nową informację. Gdzie mogę je przeczytać w ogóle? W encyklopedii pewnie. Ekran menu encyklopedia. Encyklopedia zawiera różne przydatne informacje. Archiwum zawiera opisy osób, organizacji, obszarów. No dobra. Protagonista. Tu jest info. Stracili rodzinę, gdy ich wioska została zniszczona przez szpiegów szogunatu wraz z bliźnięciem miecza, zostali uratowani przez mistrzynię ostrzy, weteranka wojowniczka, która wyszkoliła ich w ukrytych technikach. Protagonista. Jak ktoś jest oczywiście zainteresowany, można sobie zastopować materiał i przeczytać wszystkie opisy. Komodor Marynarki Stanów Zjednoczonych. Na rozkaz prezydenta miliarda Fillmora, flota czarnych okrętów pod jego dowództwem opłynęła glob, by wynegocjować z Japonią otwarcie portów. Jest zdeterminowany, by to jego kraj jako pierwsza zachodnia potęga wymusił na Japonii tę decyzję. Mistrzyni ostrzy. Prawdziwe imię i pochodzenie nieznane. Szkoliła wojowników ukrytego ostrza dla klanu Kurosu. Uratowała protagonistkę i jej bliźnie miecza, gdy wioskę spalili szpiedzy szogunatu i wychowała ich na oddział ukrytych ostrzy. Taka przeszywana matka nawet, nie? Style walki. Kurde, ale szkoda, że nie będzie tych dwóch postaci, bo to byłoby całkiem ciekawe, żeby się przełączać w trakcie walki. Wydaje mi się, że można było ugrać to jakoś, ale no nie będziemy tego powtarzać. Może jak wam się mega spodoba, to zrobimy jakąś takie, nie wiem, wyzwanie, żeby tego tam demona niebieskiego ubić, czy coś, chociaż pewnie tak
Tam się tak musi wydarzyć. Ponadto wielokrotnie korzystanie z broni tego samego rodzaju zwiększy twoją biegłość we władaniu bronią. Tak jak mówiłem, korzystacie z broni, na przykład katany, rozwijacie władanie kataną. Konkretną. Naciśnij R3, aby sprawdzić biegłość we władaniu bronią. Po uzyskaniu pewnego poziomu biegłości we władaniu bronią zdobędziesz umiejętności oraz punkty umiejętności. Okej. Okay. Dobra. Aha, czyli na przykład atak 0,2% może wzrosnąć. Umiejętności specjalne. Przytrzymaj X, aby wydać punkty umiejętności i opanować umiejętności specjalne. Nauka umiejętności specjalnych określoną liczbę razy zwiększy odpowiadającą im statystykę. Siłę, zręczność, urok lub intelekt. Na razie mam 0. Poziom władania bronią. Tutaj nie zobaczymy. O kurde, zobaczcie na to. Tak samo prawie jak w Nio to wygląda, nie? Ta liczba złota, doświadczenia. Tytuł. Okej. Okay. Szczegóły. Biegłość w władaniu bronią. Dobra. Tu nic na razie więcej nie ma. Misja. Po przejściu treningu mistrzyni otrzymujesz misję. To jest wykończone. Wykonaj nasłanych przez szoguna zabójców, którzy atakują wioskę ukrytych ostrzy i dołącz do mistrzyni ostrzy. 255 metrów. No dobra. To jest nasze aktualne zadanie. No to się podziało, co? Ja cię kręcę. Wznówmy misję jak najbardziej. 1853 rok. No i chyba... niedobrze się dzieje. Faktycznie. O kurde. Błysk ostrza. Eriren natychmiast po wyprowadzeniu ataku oczyści to broń z krwi i odnowi ki w ilości zależnych od ilości krwi. Używaj pomiędzy atakami, aby wykonać różne akcje. Czy takie jak oczyszczenie, można powiedzieć. Kurde, nie zdążyłem odskoczyć. No i... nie najlepszy timing. Moi drodzy, takim akcentem zakończymy sobie na spokojnie ten odcinek z Rise of the Ronin. Prawie godzina materiału. Mam nadzieję, że gra wam się podoba, bo ja muszę przyznać, że jak na razie to się wciągnąłem. I... no tutaj nawet na śnieg mamy wpływ. I na pewno będziemy sobie kontynuować, tak jak mówiłem, będzie to pełnoprawna seria, więc jak dobrze pójdzie, to widzimy się jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z Ronina. No i oczywiście też jutro zapraszam na kontynuację Rise of the Ronin, czekam na wasze komentarze, na wasze pierwsze wrażenia. Myślę, że prolog mamy już ze sobą, więc w następnym odcinku po prostu czeka na nas pierwsza, prawdziwa, wymagająca misja. A tymczasem to było na tyle, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, mówił do was Demonidias, subskrybujcie, aby być na bieżąco i cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.